Cześć, witam Was w to wielkanocne popołudnie. Skoro mamy Wielkanoc, więc postanowiłem, że ugotuję żurek i będzie to mój pierwszy żurek, jaki ugotuję w życiu. Więc potrzebuję litr wywaru warzywnego, który trafia do kociołka zawieszonego nad ogniem. Wywar przez jakiś czas będzie gotował się nad ogniem, więc ja czas oczekiwania umilę sobie miodem pitnym. Miód pitny jest tradycyjnym napojem alkoholowym, który wytwarzano już w starożytności. Dużą popularnością cieszył się zwłaszcza w Polsce. Z czasem został wyparty przez wino i tańszą w produkcji wódkę, a szkoda, dlatego że napój ten z pewnością zasługuje na uwagę. Jeżeli chodzi o mnie, to najlepiej mi gotuje się na kociołku przymocowanym linką do trójnoga. Mam wtedy pewność, że moje naczynie się nie przewróci, a potrawa się nie wyleje. A poza tym łatwo jest kontrolować intensywność gotowania za pomocą manipulacji nogami od trójnoga. Gdy wywar warzywny już się zagotował, czas na kolejny składnik potrawy, czyli białą kiełbasę. Ja ją pokroiłem, a następnie wrzuciłem do wywaru. Co prawda prognoza pogody nie przewiduje na dzisiejszą noc deszczu, ja jednak wolę się zabezpieczyć i rozbić tarpa, choć i tak będę spał pod gołym niebem. Gdyby przypadkiem zaczęło padać, wtedy bez problemu przenoszę wszystkie rzeczy pod tarp. Czas na kolejny składnik naszego żurku, a jest nim zakwas. Po dokładnym wytrząśnięciu butelki wlewam go do kociołka i w przepisie generalnie było, że pół litra zakwasu daje się na 2 litry wywaru. Ja jednak nie miałem 2 litrów, więc dodam trochę mniej niż pół litra. A przedostatnim składnikiem będzie majeranek. No i tym sposobem mój pierwszy i w dodatku wielkanocny żurek się ugotował. Teraz pozostaje tylko sprawdzić, jak smakuje. Chrzan to już ostatni składnik, jaki powędruje do mojego wielkanocnego żurku. Smakuje bardzo dobrze, ale w takich okolicznościach przyrody to inaczej być nie może.
Następnego ranka okazało się być trochę zimno, jednak noc spędziłem komfortowo. I w ten sposób mój wielkanocny biwak dobiega końca. Dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia.